Rok 88 był no, znamienny, bo w nas wszystkich już dojrzała, bym powiedział, taka postawa do tego. Oficjalnie wystąpiliśmy do sądu o relegalizację, że tak powiem, naszej komisji zakładowej. No, te struktury, bym powiedział, przykościelne nazwijmy, były już mocno rozwinięte. Mieliśmy sporo ludzi, że tak powiem, już zaangażowanych w różnego rodzaju działalność, czy to tak mówię, Brat Sprzeźwości, czy Matka Świętej Brygidy, czy do Spraw Ludzi Pracy. Stworzyliśmy wtedy też zalążki takiej organizacji i współpracy z ludźmi z zewnątrz. Wiem, że jakieś początki współpracy się nawiązywały z Katholische Arbeitende Bewegung, to jest organizacja katolickich pracujących z Austrii. Jakieś sygnały były potem, żeśmy taką organizację zresztą utworzyli już po relegalizacji Solidarności. Ale ten czas tego dojrzewania do ponownego jakby wystąpienia, do zorganizowania takiego strajku, bym powiedział, no bo, proszę Państwa, żeby zorganizować strajk, to przede wszystkim trzeba mieć ludzi ze sobą, tak? Jak się wystąpi z jakimś mówieniem, to trzeba mieć albo pewność, albo przynajmniej przekonanie, że ci ludzie pójdą za tymi słowami i zechcą się zaangażować na powrót, mimo tych wszystkich doświadczeń, które przecież świeżo w pamięci wszyscy mieliśmy. Więc budowaliśmy tą solidarność non-stop i w tamtym czasie uznaliśmy, że jest już taki moment. Pamiętam rok, bo mieliśmy dobre relacje i kontakty, już bym powiedział, takie z Jastrzębiem non-stop. Powiem, że ten strajk w roku 88 w sierpniu był strajkiem zaplanowanym, skoordynowanym, prawda, no i z przedstawicielami, że tak powiem, Jastrzębia, MKZ-u i wszystkich tych, którzy ten strajk rozpoczęli tam w Jastrzębiu. Natomiast znamienne są dla mnie dwie rzeczy. Maj tego roku, wystąpienie Nowa Huta, Stocznia Gdańska, prawda? I to, co się wydarzyło, prawda? Bo to było takie preludium do strajków sierpniowych, ale jednakowo już było to doświadczenie bardzo dla nas trudne, prawda? Bo wiemy, co się wydarzyło w tamtych strajkach. Te strajki padły, prawda? Nowa Huta została rozbita przez ZOMO, prawda? I stoczniowcy wyszli sami wtedy, w maju. Natomiast myśmy mieli majowy strajk przygotowany, tak? Myśmy na te strajki, które się w maju odbyły, momentalnie przygotowali u nas strajk na Andaluzji. I to był strajk, proszę Państwa, który miał się rozpocząć dokładnie w tym dniu. Nie wiem, że myśmy to wcześniej planowali. Myśmy się zorganizowali na ten moment tak szybko, jak to było możliwe i byliśmy gotowi. I na porannej zmianie mieliśmy ogłosić strajk, a stoczniowcy ze stoczni wyszli gdzieś tam między godziną 20 a 21, o ile pamiętam. I ten strajk w stoczni się zakończył. W zasadzie ona podciął skrzydła wtedy, tak? Myśmy mieli strajk solidarnościowy ogłosić, praktycznie rzecz biorąc, w tym samym momencie, kiedy stoczniowcy ze swojego protestu zrezygnowali, bo jakby nie było tego poparcia, nie było tego odzewu wtedy w kraju. I to był taki pierwszy wątek, bardzo istotny, tego roku 88. No i oczywiście te nasze ustalenia, że tak powiem, z kolegami z Jastrzębia, pamiętam jeszcze w trakcie pielgrzymki w Piekarach w maju, właśnie pod koniec maja, te wszystkie ustalenia, że tak powiem, żeśmy dokonywali. Wsparcie działaczy, że tak powiem, typu no, Kazio Świtoń, prawda, Danusia Skorenko, czy Michał Luty, tudzież innych, prawda, one były ważne dla nas też. Wiem, że wtedy spotykaliśmy się i razem budowaliśmy, że tak powiem, jakby jak ten strajk w sierpniu zrobić. On oczywiście wybuchł spontanicznie dzień czy dwa wcześniej w Jastrzębiu, tak? Myśmy momentalnie dołączyli, bo jakoś ta data była ustalana troszeczkę inaczej. Jastrzębie to wcześniej jakby wyskoczyło, ale momentalnie żeśmy do nich dołączyli. Natomiast moja rola i moja funkcja w tym strajku była bardzo znamienna. Dlatego, że ja wręcz uważam, że w całej swojej działalności opozycyjnej bodaj ten moment był taki najistotniejszy, bo proszę sobie wyobrazić tak, inne ośrodki, prawda, typu Kraków, Gdańsk, prawda, Warszawa, po tej pacyfikacji w maju i nieudanym, że tak powiem, próbie, w zasadzie zrobiły krok, można powiedzieć, do tyłu, tak.
Myśmy zaplanowali ten strajk na sierpień, bo uważaliśmy, że to jest najwłaściwszy moment, że tak powiem, dla strajków pamięci, że tak powiem, jakby historycznie też, że wtedy te strajki się udały, prawda, i parę innych jeszcze motywów istotnych, które zadecydowały, że w tym czasie żeśmy chcieli to zorganizować, prawda. I w momencie, kiedy strajk wybuchł, dołączyliśmy, tak jak mówię, do grupy kopalni Jastrzębskich. Stanęła tu jeszcze kopalnia Wesoła, jak pamiętacie Państwo, też udało się, że tak powiem, ten strajk tam zorganizować. Moja rola sprowadziła się do bardzo ważnej takiej, bym powiedział, funkcji. Otóż przyjechał do nas Jacek Smagowicz, jako wysłannik, że tak powiem, struktur krajowych z Krakowa. I po krótkiej naradzie, że tak powiem, w komitecie strajkowym ustaliliśmy, że jednak trzeba zadbać o to, żeby taki, bym powiedział, taki bodziec przenieść na wybrzeże, bardzo istotny. I doszliśmy do wniosku, że ktoś z komitetu strajkowego z Jackiem Smagowiczem musi pojechać do Gdańska, zdać relację arcybiskupa Gosłowskiego, spotkać się z Wałęsą, z Jankowskim i spróbować, że tak powiem, zorganizować ten strajk, czy wzbudzić ten strajk niejako na wybrzeżu, jako strajk solidarnościowy, bo wiedzieliśmy, że jak się wybrzeże nie ruszy, jak się Gdańsk nie ruszy, ten strajk może się skończyć podobnie jak ten strajk w maju. I wyznaczono mnie do tej misji, że tak powiem, pojechałem z Jackiem Smagowiczem. Oczywiście cała prześmieszna, że tak powiem, prześmieszna, no, dzisiaj możemy z perspektywy czasu tak mówić, ale trzeba było, że tak powiem, w sposób bardzo taki zakonspirowany najpierw z tej kopalni się wydostać, prawda, bo ona była otoczona, że tak powiem, i przez milicję, i przez gromady tajniaków, prawda, SBC, prawda, która latała w koło i wyłapywali, kto się tylko z kopalni wychylił, że tak powiem, to go pakowali na komisariat w piekarach i tam przetrzymywali, przesłuchiwali i tak dalej, więc najpierw trzeba się było z tej kopalni wydostać, potem trzeba się było przedostać na wybrzeże. Pamiętam, jak dzisiaj przyjechaliśmy z Jackiem Smagowiczem na probostwo parafii świętej Brygidy w Gdańsku. Spotkaliśmy się oczywiście z Michnikiem wtedy. Michnik mieszkał na probostwie, Adam, u księdza Jankowskiego. W jakiś sposób był tam gościem. No, przedstawiliśmy całą tą sprawę i księdzu Jankowskiemu, i Adamowi. Dosłownie po dwóch godzinach przyjechał Wałęsa i wspólnie naradzaliśmy się, co możemy zrobić, że tak powiem, w tej sytuacji, tak? No, ustalenia były takie, że oczywiście niedzielna msza w Brygidzie, prawda, i wystąpienie, że tak powiem, Lecha po tej mszy, jak to zwykle bywało, prawda, i próba jakby postawienia ludzi, że tak powiem, na nogi. Oczywiście w międzyczasie jeszcze wizyta od biskupa Gosłowskiego, który nas bardzo tam jakby utwierdzał w tych wszystkich naszych działaniach, jednocześnie też zaciągał informacje, jak to wszystko wygląda. Myśmy taką pełną relację zdali, mocno nas wsparł i pamiętam ten moment, kiedy poranku tą niedzielę przedostawaliśmy się z Jackiem do tej Brygidy, bo totalnie to było otoczone, że tak powiem, wokół tej Brygidy było dosłownie niebiesko. Więc trzeba się było jakoś dostać, że tak powiem, najpierw, może to nie było takie aż najtrudniejsze, natomiast moment taki przełomowy był po mszy świętej, oczywiście na tym mostku kapitańskim, na tym, że tak powiem, krużganku, ganku probostwa świętej Brygidy, kolejni tam, powiedzmy, ludzie, którzy przemawiali. Tu cała gromada, że tak powiem, kilka tysięcy, śmiało mogę wtedy powiedzieć, osób, tak, stoczniowców i różnych innych zakładów. I przemawiający, tak, Wałęsa, Jankowski, Michnik, no próbują jakoś tam tym ludziom wytłumaczyć, że, no, że trzeba ten strajk solidarnościowy podjąć, prawda, że należy poprzeć ten strajk na południu w kopalniach, prawda. Ale widziałem, że jakiejś tam euforii, czy po tych słowach Wałęsy, czy poprzednich mówców, no nie było. Widziałem jakieś tak, no, takie różne, że tak powiem, jakby odgłosy dochodziły z tego wszystkiego. No i nagle ksiądz Jankowski wpadł na jakiś taki zupełnie dla mnie
paranoiczny pomysł, że tak powiem. Ale powiedział mniej więcej coś takiego, no, no co my was tu będziemy przekonywać? Tu jest chłop, który przyjechał, że tak powiem, ze Śląska, niech on sam wam powie, jak sytuacja wygląda. I dał mi wtedy mikrofon do ręki. No mnie sparaliżowało, tak, bo ani nie byłem przygotowany na to, że mam tutaj przemawiać, tak, ani nie, w jakiś sposób mnie nie uprzedzono, że jakaś taka sytuacja będzie, no ale no momentalnie zebrałem myśli i powiedziałem w zasadzie, powiem kilka zdań. Ja powiedziałem wtedy do tych ludzi, ej, słuchajcie, w maju było tak, wy tego nie wiecie. Ale kiedy wyście wychodzili ze stoczni, myśmy mieli przygotowany strajk solidarnościowy i w zasadzie godziny brakowały do tego, żebyśmy ten wasz strajk poparli. I być może ta fala strajków i to wszystko, co się aktualnie dzieje, mogłaby się dokonać w tym maju. Więc nie miejcie do nas pretensji, że jakby to górnictwo po południu was nie poparło wtedy, bo myśmy chcieli, naprawdę byliśmy już blisko zorganizowania tego strajku. Ale mówię tak, zróbcie wszystko, no żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, bo my jeszcze tam ileś dni wytrwamy, ale jeśli wy tego strajku nie poprzecie, to będzie dokładnie to, co w maju, tylko odwrotnie. No i powiem szczerze, jak zobaczyłem ten las rąk i ten wrzask, który się po tych moich słowach, że tak powiem, no to potem już jak Wałęsa wziął ten mikrofon, powiedział parę słów, to już to słyszałem tylko jeden wielki krzyk, jutro strajk, tak? I te wznoszone, że tak powiem, palce, ręce, że tak powiem, w kształcie litery V. I to był taki moment, w którym ja odczułem bardzo mocno, że no, gdzieś tam miałem wpływ na coś ważnego, że tak powiem, wtedy, w tym momencie, tak? Bo tak jak mówię, no te przemówienia tych ludzi wcześniej, przed tym moim jakimś wejściem, które nie było żadnym jakimś wielkim wystąpieniem. No ja po prostu z doświadczenia powiedziałem, jak to było w maju i poprosiłem, żeby zrobili wszystko, żeby się to po prostu nie powtórzyło. Ale do tych ludzi to dotarło. Ten argument był naprawdę bardzo taki silny i potem jak już Wałęsa, że tak powiem, przemówił jeszcze po mnie, to był jeden wielki, że tak powiem, wrzask i praktycznie rzecz biorąc, poniedziałek stocznie stały. I zaczął się strajk, bym powiedział taki już, bym powiedział, można powiedzieć, który skłonił władzę jednak do zajęcia jakiejś innej postawy, bo nie było, jak wiemy, pacyfikacji. Były oczywiście represje i to były represje bardzo mocne, które nas spadły, że tak powiem, na Andaluzji, ale w efekcie tego strajku, tych strajków sierpniowych, jak Państwo doskonale wiecie, jednak pojawiła się perspektywa Okrągłego Stołu i te strajki do tego Okrągłego Stołu w konsekwencji bezpośrednio doprowadziły. Tak. Na nas spadły momentalnie represje, powrót do kopalni był bardzo trudny, wyrzucono nas z pracy. Wtedy chcę przypomnieć, że 41 górników z Andaluzji zostało zwolnionych na bodajże niespełna 20 czy 20 paru z Jastrzębia całego. Tak? Represje na Andaluzji były potworne. I spadły na dużą grupę, że tak powiem, górników, no po to, żeby oni widzieli, żebyśmy stworzyli znowu jak na powrót jakąś społeczność, która się mocno trzyma. Chcieli nas rozbić totalnie. Oczywiście tą czołówkę, że tak powiem, tego strajku, czyli nas trzech braci, momentalnie wszystkich oczywiście wyrzucono z pracy. Musieliśmy się zorganizować na nowo, musieliśmy być wiarygodni, tak? Musieliśmy tym ludziom, którzy zostali wyrzuceni z pracy, w jakiś sposób zorganizować środki do utrzymania rodzin, tak? I to był olbrzymi wysiłek. No tutaj dostaliśmy pomoc Komisji Krajowej, tak? Bez tej pomocy nie byłoby mowy o wypłacie za dniówki strajkowe, a myśmy doprowadzili do sytuacji, że oprócz tego, że w jakiś sposób wsparliśmy się, że tak powiem, wsparliśmy kolegów, że tak powiem, tych 40 jeden, którzy zostali zwolnieni, i jednocześnie potrafiliśmy dla ludzi, którym zostały odebrane wynagrodzenia za te dni strajku, tak, płacić dniówki strajku. Tak? Czyli już wtedy, powiedzmy, solidarność była na tyle mocna, że oczywiście wszystko to zrealizowaliśmy przy parafii, prawda, w piekarach u księdza Piotra Płonki. Tamte wypłaty za dniówki strajkowe były płacone. I jakby no staliśmy się wiarygodni dla ludzi, tak? Nawet widzieli, że w momencie, kiedy się angażują, w momencie, kiedy
ktoś im zabiera tą gratyfikację za pracę, że jesteśmy w stanie, że tak powiem, te środki jakby zwrócić. I to był taki bardzo ważny moment wtedy też dla utrzymania, że tak powiem, tej więzi, tej solidarności i byliśmy wiarygodni dla ludzi, tak? A jednocześnie bardzo silnie żeśmy się wzmocnili. No wtedy, bym powiedział, w tym okresie, bo to zwolnienie praktycznie rzecz biorąc od sierpnia do końca listopada trwało, o ile dobrze pamiętam. No to powiem szczerze, mieliśmy czas na wiele, wiele różnych, że tak powiem, akcji, które się odbywały i tutaj na Śląsku, i w Warszawie, i w Gdańsku, więc byliśmy bardzo aktywni. No i te więzi takie w tej grupie również takiej czołowej były bardzo silne. Wiem, że to wtedy naprawdę zbudowaliśmy taką można powiedzieć, wzorcową solidarność w tej grupie takiej, tych osób, które były mocno represjonowane, wyrzucone z pracy i tak dalej. Później odpuszczono kolegów, przyjęto do pracy, natomiast sześć osób właśnie, między innymi właśnie nas trzech, tudzież pamiętam Wilhelma Żołtysika, Ewalda Sosnę i Andrzeja Sokowskiego, po prostu rozrzucono, znaczy powiedzieli, że nas przyjmą do pracy, ale nie na kopalni Andaluzja, tylko rozrzucono w kopalniach, że tak powiem, ościennych, już nie wiem, gdzie tam chyba gdzieś na kopalni Jowiszy zaproponowano, że tak powiem, powrót do pracy. Oczywiście, żeśmy się na to nie zgodzili, walczyliśmy dalej o swoje, potem już bym powiedział w sądach, ale ostatecznie żeśmy zwyciężyli do pracy nas na Andaluzji właśnie przywrócono wszystkich. No i późniejsze wydarzenia, no to już wiemy, jak się rozwijały, bo już wtedy bym powiedział, no tliło się to, że tak powiem, porozumienie, tak, między opozycją, Solidarnością, a rządem. Rząd był skłonny już, że tak powiem, rozmawiać z nami, tak. Widział, że Solidarność na tyle się odbudowała już, że bez rozmów, że tak powiem, no czeka rząd i całą tą ekipę kolejne poważne przesilenie. No wiemy, że sytuacja geopolityczna i w wielu innych miejscach, powiedzmy, była na tyle sprzyjająca, że wydarzenia potoczyły się w kierunku jednak Okrągłego Stołu i tego wszystkiego, co po Okrągłym Stole się wydarzyło. Ta władza jakby, no to powiedzmy sobie szczerze, to też nie jest jeden człowiek, prawda, więc gdzieś tam na szczeblu centralnym trwają rozmowy, ale tu na dołach to ci panowie są przyzwyczajeni, czy mają dalej jakby wytyczne, które upoważniają ich i prawo, które stworzyli stanu wojennego, które upoważnia ich do stosowania wszelkich represji, tak. Mieli cały ten aparat, że tak powiem, prawny i policyjny i wszystko to, żeby nas represjonować, więc wiemy doskonale, że na tych strajkach to się nie skończyło i pamiętamy doskonale wydarzenia przy katedrze, prawda, właśnie 11 listopada, czy później nasz strajk, że tak powiem, w samej katedrze, no wszystko to i to były dalej elementy, bym powiedział, walki o to, żeby ta władza chciała z nami rozmawiać, bo to nie było takie wcale oczywiste, że oni tak od razu chcieli z nami rozmawiać. Nie, oni też do tego dojrzewali i te wydarzenia pokazują, że wcale tak od razu nie odpuszczali, tak. Na samej głodówce to ja pełniłem rolę taką troszeczkę, bym powiedział, takiego dochodzącego. Ja nie siedziałem cały czas w czasie tej głodówki, tylko albo biegałem jeszcze z jakąś prasą, albo coś im tam donosiłem, albo miałem tam jakieś różne zadania jeszcze do realizacji i byłem taką osobą, która przychodziła, odchodziła, że tak powiem. Nie siedziałem permanentnie, że tak powiem, w trakcie tej głodówki tam na zapleczu katedry, że tak powiem, bo w zasadzie ten nad proboszczem, że tak powiem, tam w tych pomieszczeniach, w tych salkach katechetycznych, tam w zasadzie ta głodówka się odbywała, tak, że ja raczej realizowałem, powiedział, takie konkretne zadania, bo ktoś musiał, że tak powiem, funkcjonować w terenie, nazwijmy to. I moja rola taka była wtedy, tak, w trakcie tej głodówki, ale oczywiście w pełni w niej uczestniczyłem, tam te podpisy, które żeśmy składali w tym proteście i tak dalej, to jak najbardziej